Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców. Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Jeżeli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Co masz zrobić? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeżeli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Weź ze sobą dokument, który to potwierdzi, na przykład umowę najmu lub rachunki za media. Gmina sprawdzi, czy mieszkasz pod wskazanym adresem. Wójt ma na to 3 dni. Od jego decyzji możesz odwołać się do sądu rejonowego w ciągu 3 dni. Jeśli w dniu wyborów będziesz w szpitalu, w domu pomocy społecznej, w zakładzie karnym lub w areszcie śledczym na terenie swojej gminy, to będziesz mógł zagłosować we wszystkich wyborach. Jeśli będziesz przebywał na terenie swojego województwa, poza swoją gminą zagłosujesz w wyborach do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. Poza swoim powiatem zagłosujesz tylko w wyborach do Sejmiku Województwa. Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców.